Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak stworzyć ciekawy efekt dekoracyjny z połączenia tynku betonowego i złotej taśmy lustrzanej. Zapraszam. Do tworzenia dekoracji możemy używać różnych materiałów. Wielokrotnie już na moim kanale, jak widzieliście, ja też miksowałem różne produkty różnych firm, nie trzymałem się różnych schematów. No i teraz postanowiłem właśnie dołożyć takie złote listwy do tynku betonowego, czy też taśmy. One są dość twarde, aczkolwiek łatwo je przeciąć. No i fajnie się z nimi pracuje, bo z tyłu jest klej, tu jest taka taśma maskująca, ją odrywamy. Przyklejamy sobie listewkę, na tej listwie też jest taka folijka zabezpieczająca, no i spokojnie można z taką listwą sobie pracować. Później jak efekt skończymy, to możemy sobie tą folię oderwać. Także fajny, przyjemny materiał i produkt do pracy, właśnie do tworzenia dekoracji. Ponieważ taki listem możemy robić również jakieś bonie, podziały lub też wkleić te listwy w formie po prostu jakiegoś dekoracyjnego elementu. I właśnie w dzisiejszym odcinku tak zrobimy. Dwa takie krótkie elementy po prostu wkleję, zrobię wokół tych listew strukturę z tynku betonowego i wszystko przetrę takim brązowym lazurem. Także efekt będzie, myślę, dość ciekawy. Zaraz oczywiście zobaczycie to wszystko krok po kroku, jak to stworzymy taką dekorację od podkładu po finał. Oczywiście pamiętajcie, że wszystkie materiały, które prezentowane są na moim kanale, również są w mojej ofercie sprzedażowej. Także jeżeli byście chcieli kupić na przykład takie listwy, to też są one w sprzedaży. Jak również cały ten efekt dekoracyjny, który zaraz zobaczycie. Wyszkolicie się najpierw, a później, jeżeli byście chcieli, możecie też ten efekt mieć u siebie w domu. Także zabieramy się teraz do części praktycznej. Można powiedzieć klasycznie, rozpoczynamy pracę od położenia podkładu szczepnego. Podkład ma za zadanie związać tynk z podłożem. Podkład możemy nakładać wałkiem lub pędzlem. Następny etap to docięcie oraz wklejenie listew jako elementów dekoracyjnych. Całość później zatynkujemy oraz przetrzemy lazurem. Ale teraz właśnie wklejamy listwę, żeby później tą listwę jakby zlicować razem z tynkiem. Tak, żeby ta listwa była w tynku, a nie naklejona na tynku. Tak, i tutaj sobie zrobimy małą pauzę, ponieważ chciałem tutaj takie drobne sprostowanie wprowadzić, bo widzieliście, że najpierw położyłem podkład, a następnie przykleiłem do tego podkładu właśnie te listwy. Na próbce zdało to egzamin, natomiast na dużej powierzchni raczej na pewno najpierw bym kleił listwy, a później bym położył podkład, ponieważ do tego podkładu ta listwa nie aż tak dobrze się przyklejała i na dużej powierzchni mogłoby to spowodować, że gdzieś tam jakbym zaciągał tynk, to mogłaby mi się ta listwa poruszyć. A jakbym robił właśnie takie pionowe, idealnie od lasera właśnie listewki, takie taśmy złote, no to gdyby mi się ta listwa poruszyła, no to byłby jakiś problem. Dlatego też lepiej przyklejać tą listwę do podłoża bezpośrednio, a później nałożyć podkład szczepny. Tak będę robił pewnie na większości już inwestycji oraz próbkach, gdzie będę stosował właśnie te listwy. Przejdźmy sobie do dalszej części naszego szkolenia. Następny krok to położenie tynku. I tutaj tynk kładziemy na całość powierzchni razem z listwami, no i tworzymy strukturę. Ja tutaj do tej struktury użyłem jeszcze pacy trawiastej, żeby stworzyć taką właśnie strukturalną smugę. Następnie położę na to też kolor właśnie w tym miejscu, gdzie ta struktura jest największa, to go zrobimy najciemniejszy. Będzie to dość ciekawie wyglądało i fajnie współgrało właśnie z tymi akcentami w postaci metalicznych listew. We'll be right back.
po około 12 godzinach od położenia tynk powinien już dobrze wyschnąć. I teraz nakładamy impregnat. Impregnat, który spowoduje, że odetniemy chłonność tynku. I to jest dość istotne w tym przypadku, ponieważ będziemy nakładać brązowy lazur i go przecierać. No i żeby mieć czas i możliwość w ogóle przetarcia tego lazuru, no to musimy odciąć chłonność, żeby ten tynk tak po prostu mocno nie chłonął tego lazuru kolorystycznego. Lazur w ciemnym brązie nakładam gąbką. Nakładam go dość obficie, nie przejmuję się specjalnie, ponieważ powierzchnia została już dobrze zaimpregnowana i chłonność jest minimalna. Lazur wcieram gąbką, ale drugą też czystą gąbką troszeczkę ten lazur zmywam. A nawet mogę powiedzieć, że w niektórych miejscach zmywam go do zera. Tak właśnie, żeby stworzyć taki efekt przecierki. Tam, gdzie jest struktura stworzona za pomocą pacy trawiastej, tego lazuru jest najwięcej, ponieważ tam ma być troszeczkę ciemniej. A w miejscach gładkich, szczególnie przy złotych taśmach, tak żeby ich nie przytłumić, to tamten lazur ścieram dość mocno i tam to jest praktycznie minimalny kolor. Także jak widzimy, z tak ciemnego brązu możemy wyjść praktycznie do delikatnego, jasnego beżyka. Ostatnim etapem naszej pracy jest ściągnięcie przeźroczystej folii i teraz widzimy, jak ukazuje się nam taka złota, lustrzana powierzchnia tych listew, która dopełnia całość tego właśnie efektu. No i mamy to. Te taśmy, czy też listwy, bo sam się nie mogę zdecydować, jak to nazywać, dodały temu efektowi takiej nowoczesności, czyli taka surowość betonu, trochę takie postarzenie w postaci przecierki, no i te właśnie złote tasiemki, no dodały takiej właśnie nowoczesności całemu temu efektowi dekoracyjnemu. Złoto bardzo fajnie się komponuje też z tym brązem, także efekt wyszedł w mojej opinii naprawdę, naprawdę fajnie. Oczywiście ten efekt też jest w ofercie mojej sprzedażowej. Jeżeli chcielibyście mieć coś takiego u siebie w domu, gdzieś tam na ścianie, no to piszcie w komentarzach, materiały mogę Wam wysłać w dowolne miejsce w Polsce i oczywiście wiadomo, dla Was, dla moich widzów mam świetne rabaty. Oczywiście nie zapominajcie o subskrybowaniu kanału. Jeżeli odcinek się Wam podobał, również rzucajcie łapki w górę. Widzimy się za tydzień o 19:00, a teraz jeszcze Was poproszę, żebyście zobaczyli sobie z bliska, jak ta dekoracja wygląda, jak te złote, lustrzane listwy, czy też taśmy. No cóż, może Wy mi podpowiecie w komentarzach, jak mam nazywać te złotka, jak to właśnie wszystko fajnie wygląda. Na dziś to tyle i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!